Dzień dobry ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kargul z kanału Kargul 85. Słuchajcie, lecimy z 18 kółkami ze stali. Serię kontynuuję. Na razie trzymam się harmonogramu. Jest 14 dzień stycznia, więc jeszcze dzisiaj jest ten tydzień, w którym mam nagrywać odcinek, więc się wyrobiłem, bo to moje postanowienie jest takie, żeby był jeden odcinek na tydzień. Z małym opóźnieniem, bo wiecie, tam praca, te sprawy, nie zawsze jest odpowiedni na ten moment, ale jeszcze dzisiaj załapałem się, jest dobrze, nagrywam i dzisiaj umieszczę filmik. Przed północą na pewno się pojawi na kanale, więc słowa dotrzymam. Załadujemy sobie teraz giereczkę i zobaczymy. Tam mam, chciałem porobić te licencje, żeby mieć już na wszystkie, na cztery gwiazdki. Zobaczymy, jak to mi w ogóle wyjdzie, bo ostatnio, żem coś... A, zepsułem chyba jedną tą. Jedną mi nie zaliczyło, bo była uszkodzona. Przesyłka była uszkodzona i tyle z tego się... Tyle się najechałem i... No tylko kasę. Co mi się udało, to kasę żem zdobył. Z Boys, dobra. Z Boys. Zobaczmy, jakie jest zlecenie. Na cztery gwiazdki, firma, licencje z Boys. Mamy coś, Boys do Heleny i do Salt Lake City. Trzy gwiazdki, więc coś by się tu przydało zrobić. Dobra, szybko. Z Heleny, z Boys. Nic z Boys nie ma? No słabo, słabiutko. To ogólnie co, koniec piątek. No tak, koniec tygodnia, to nawet tutaj nie poszaleję za bardzo. No lipa. Lipka, lipka. Dobra, weźmiemy sobie po prostu, poczekamy do następnego tygodnia i tyle, bo to jest czwartek, więc spokojnie, powiedzmy, że sobie spokojnie tutaj się nie będziemy stresować. To jest piąteczek, oni tu ładnie pozałatwiają, zobaczcie, jak mi tutaj dostarczają mi ładunki. Okej, co mamy, sobotę. Koleś się wyspał, powiem wam, że myślę, że na pewno się koleś wyspa. Ale tak to jest. Poczekamy. Duże trójki do ciebie. Duże trójki do mnie, no super. Zobaczymy podsumowanie. Jak to tam? 4 gwiazdki, 9 tygodni firma istnieje. W pracy. A co on taki zmęczony? Nie powinien być zmęczony przecież, bo spał w cholerę. Chyba, że tak się wyspał, że aż się nie wyspał. Zyskał dość 19%. No nie ma, szału nie ma. Zobaczmy teraz coś z Boys. Z Boys do Salt Lake City jest. Można przydzielić. Aha. Dynamit. Super, coraz lepsze zamówienia tu są. Dobra, to by było z Boys. Kono Cola. Cholera, nie pamiętam. Nie pamiętam. Gdzie my tu jesteśmy? Zapal tu światełko. Dawaj, dawaj, dawaj. No, bujniesz się? Ojej. Ojej. Dobra, szarpniemy trochę. Dobra, szarpnąłem. Się przyspawał, wiecie co? Normalnie tak długo stało tą ciężarówką, że przyrosły te opony, przyrosły, nie? Dobra, może będzie widać na tych kamerkach innych. Gdzie to było? O. Gdzieś tu po... No ludzie, no. No Gucio zobaczy człowiek. Aha. A to nie działały te? A jak się tu patrzyło na boki? No chyba właśnie te działały. Przy tym... Aha, przy tym widoku nie działają? Ale lipa. No dobra, wyjedźmy sobie. No chyba nikt mi nie wjedzie tak, nie? Okej, okay. Ups. Nie to. Próbuję, wiecie, próbuję się tu ogarnąć. Z jakimiś... No naprawdę, może tak zobaczę. O. Kapon to jest chyba. Dobra, chyba trzeba ten. Chyba trzeba się stąd zwijać, bo to jest... To nie jest konokola. Kapone. Tak. Kaponek. A kaponek to nie jest to, co ja potrzebuję. Potrzebuję konokole. No powiem wam, że... Dosyć problematyczna jest ta kamerka. Żeby coś sprawdzić. Tak człowiek się już przyzwyczaił w tych grach, że wiecie, że można sobie, nie wiem, myszką obracać coś. Chyba myszka nie działa. O, ty, myszka działa.
Cholera. Dobra. Trzeba będzie zrobić szybki test. Zatrzymajmy się gdzieś. Co tu się stało? Co mnie tu za... Trawa mnie zatrzymała. Trawa mnie zatrzymała. No tak, no ma to sens. Dobra, zobaczmy jakąś inną kamerę. I co? Nic. Zapomnij. Zapomnij. A tu było jakieś oddalanie, oddalanie, zbliżanie jest. Okej. No fajnie. A jak działa w jakimś takim trybie? W tym nie. W tym też nie. Nic nie działa. Wiecie co? Bo tak page up, page down. Dobra. I nic więcej. Jakichś obrotów? Obrocików? Piątka, dupa. O. Tu coś? O! O kurna! Jest! Słuchajcie, jest wolna ta. Jest! Pod ósem... Czekaj, pod... Pod siódemką! Pod siódemką myszką można się obracać. Yeah! Super! No dobra. No to spoko. Spoko, że fajnie, że się udało. Czyli pod siódemką. Jakby ktoś szukał wolnej kamery, gdzie można sobie myszką poobracać się na okrągło, no to jest taka, siódemeczka. Reszta jakaś nie za bardzo współpracuje. A czasami, jak widzicie, jest to przydatne. Bym sobie odwrócił kamerę, zobaczył, co to jest za firma, nie tu jakieś cyrki robił, wyjeżdżał niepotrzebnie na środek jezdni, żeby tam przez przypadek logo zobaczyć. Dobra, zrobimy sobie dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się, wiecie, ze dwa zlecenia zrobić. Na razie, no jak mówię, no muszę zasuwać do kolki. To nie wiem gdzie, no. Boys. Dobra, polecimy tu chyba. Polecimy tu. Oj, ale by była. Przyciera. Tam patrzę przy okazji, czy gdzieś tam nie było takiego znaku. Nie, nie ma. Że gdzieś tu skręć, bo... Dobra, jestem bez... można powiedzieć, że bez... ale pocisnął. O, tu jest kapon, to nie. Bez, wiecie, z obciążenia tu jakiegoś. Więc ogólnie... Tu chyba jest. To jadę szybciej, szybciej się napędzam. Więc ogólnie gdzieś to powinienem znaleźć. I chyba już właśnie znalazłem. No spoko. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, mamy boys. Super. Super. Gdzieś trzeba będzie naprawić tą naszą brykę. Tu jest znak stop w ogóle, więc powinienem całkowicie się zatrzymać. Ale powiedzmy, że zatrzymywanie się tu jest tragedią. Tu z prawej strony. Okej. Nic. I lecimy. No ten mi tu wyjedzie na pewno. Nie, on zjechał. To jest znak stopu nawet. Okej. Nawet ciśniemy. A zapomniałem, że tu lusterka nie działają i nic nie ma co patrzeć w te lusterka. Bo nic nie zobaczę. Okej. Słuchajcie, dzięki wielkie za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Widzę, że się tak jakby podniósł lekko kanał, jeżeli chodzi o oglądalność. Bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że jednak część osób wróciła i część w ogóle stałych widzów nadal zagląda na mój kanał. To mnie bardzo, bardzo cieszy, bo to wiecie, czasami bywało, że miałem no niestety przerwy kilkumiesięczne, więc wcale bym się nie zdziwił, jakbyście powiedzieli, że Krzani coś takiego, no nic nie wrzuca ten człowiek. To co będę tam u niego siedział na kanale. No, ale musicie mi wybaczyć, no tak to jest. No, trochę jednak dziecko wysadza życie człowieka na zasadzie, że no, się ma mniej czasu niż by człowiek chciał. Rozumiem stary, no oni zawsze mnie rozumieją. Rozumiem stary, dobra. Podjedźmy sobie i zobaczymy kiedy będę miał tą możliwość. O, tak sobie stanę. Kiedy to zlecenie? Z Boys do Salt Lake City. Poniedziałek o 15. Dobra, poniedziałek 15. No to jeszcze. Jest 11, 12, 13, 14. A to o równej 15 było? 15.50, czyli tak można powiedzieć
Że tu sobie teraz poczekamy chwilkę, ja się napiję. Zaraz odpalimy sprzęcior. Plan dziś jest taki, minimum zrobić jedną licencję. Fajnie by było zrobić dwie licencje i zmienić brykę. Zobaczymy jak się uda, nie? I zapisać grę. Jakby się coś nie udało, to zawsze można, wiecie, wczytać, nie? Jakbym gdzieś tam przysmarował i za bardzo i zdarł blandekę, no to żeby mnie tutaj to nie bolało za bardzo. Jeszcze nie ma. 40, tam jest jakaś 15:50 chyba. Poczekamy, zobaczymy. Jeszcze się napiję, kurna, bo później to już będzie, wiecie, takie emocje, że... Dobra. Macie już to dla mnie? Nie jeszcze. I lecimy do Salt Lake City, tak? No, kawałek drogi jest. To będzie to? Dorywcze, to też nie. To będzie cykliczne jakieś. 56. To teraz się pojawi. Jest, dobrze. Mamy to. A, bieg może bym sobie włączył. Stek, co? Może by było łatwiej pojechać do tyłu, jakbym sobie bieg włączył. Zapomniałem. No i super. Dobra, dawaj. To będzie to, tak? Tyk. Okej. Cykliczne. Dawaj. Pędź maleńki. Się rusza? Rusza się. Jedziemy. Dobrze. Myślałem, że znów, wiecie, nie może ruszyć. Ciężkie to chyba. Jak w tym wierszu Tuwima. Wagony do niej podoczepiali, ciężkie, ogromne z żelaza, stali. No, tutaj no, podczepiliśmy dynamit. Lekkie to nie jest, widać. Miałem zapisać. Zapisz. Na pliku tymczasowym sobie zapiszę. Żeby, wiecie, jakby co, to nie będzie smutno. Tylko sobie po prostu wczytam w tym momencie, co tam spierniczyłem. Okej. Lecimy. Jak to wygląda? Ojej, będzie bolało chyba. Bo oni, ten Viper już mi wjeżdżał w naczepę, już. Już mi cisnął w naczepę, ja wiedziałem, bo oni tak mają, że oni nie mają instynktu samochodu zachowawczego i po prostu na ślepo jadą, nie? To jak ten, widziałem ten filmik, co koleś jakiś podobnie starszy prosto pojechał na rondzie. Po prostu jadą prosto, nie? Z tego, że droga nagle się kończy. No, że no takie rzeczy się, w tej grze też się zdarzają takie, no. Mogli mi popsuć sprzęta. Ale na razie jest odpukać nieźle. 23 minuty to dużo czasu jest, nie? Jakby można powiedzieć, że na tą drogę to spokojnie. To nie jest zlecenie jakieś takie czasowe. Najgorsze są te właśnie, tam jest wtedy zmniejszona ilość czasu na dostawę. A przy tych ciężarówkach no to dużo czasami potrzeba, żeby ona się napędziła w ogóle, nie? I co tu jest? Czy jedziesz, czy ściemniasz? A i w ostatnim momencie kierunek, nie? Salt Lake City, dobra, tam właśnie pędzimy. Nic tu mi nie wyjedzie. Ci mają niby stop. Ale oni chrzanią te stopy, zobaczcie co tu jest. O, a propos. A, no pewnie. 2%, nie, kur... Dobra, może się uda. Jeszcze, dajmy szansę, 2% nie jest tragedia. No kurna, no po prostu. Co za jełopy w ogóle tu jeżdżą w tej grze. Myślałem, że już tam nie ma nikogo, patrz jakiś się jednak przyczepił. Trudno, dobra. Postaramy się, 2% powinno zaliczyć. Wiecie, nie chcę teraz wczytywać, bo to kolejne minuty są.
2% jest spoko. Wydaje mi się, że tak powyżej, no tak 5% jakby było, no to może już będzie, że za dużo uszkodzone, sorry, nie zaliczymy ci tej misji, nie będzie licencji. 2% może nie będzie tragedii. W ogóle to światła może bym załączył, nie? No to co ja tak jeżdżę bez świateł? No. I jeszcze by się przydało jakiś ten sklepik taki, wiecie, tam z autami. O, włączyli światła wszyscy, ale to na raz po prostu. Okej. Nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem nie będę właśnie skręcał. Salt Lake City. Rozwalniamy, koledzy. No, będą się rozwalniać. Rozwolnienie będą mieli. Zwalniam. A czemu zwalniają w ogóle? To jest jakaś akcja, strajk włoski taki, protestacyjny, że wszyscy teraz zwalniają i wiecie, no. I żądają podwyżek? Czy co? Dawać tutaj, pędzić. Okej. Mamy radę? Joj. O, kończy się. Niedobrze. Mamy radę. Jezus. Ledwo co przed machą. O, stacja benzynowa jest. Kurczę, no powiem szczerze. Nie, to jest tylko taka zwykła stacja benzynowa. To nie. Chyba damy radę jeszcze pocisnąć. Już nie będę hamował. Nie, lecę dalej. Lecę dalej, bo później czasu nie starczy. Trzeba korzystać i z tego, że już rozpędziłem trochę tą brykę i pędzić po prostu. Pędzić, mamy ze 3/4 baku. Samochód nie jest tak rozwalony. Już teraz wiem, że to jest ilość uszkodzeń, więc jak jest pusto, to jest dobrze, nie? Tam kiedyś pamiętam, że jechałem, było całe to zawalone, a ja byłem przekonany, że wiecie, że on jest dobry ten sprzęt. A mówię sobie, kurna, jakoś tak... Jakiś taki wolny jest, nie? A tutaj się okazało, że faktycznie on był tak rozwalony, że ledwo co się można powiedzieć toczył. Już zapomniałem, tak długo nie grałem, że zapomniałem, że to jest wskaźnik uszkodzeń, a nie wskaźnik tak jakby kondycji, że jak jest cały, to jest okej. Dobra. Panowie tam. Co niebieski, sią mi z tym. Naciupcie tam na niego, no co jest kurna. No mógłby zjechać. Nie pojedziemy chyba szybciej. Ale powolutku mijamy ich, okej. Może to jednak podziałało trochę. Tamci też powinni trąbić na niego. Ja jestem spokojny kierowca, nie? I cały czas na klaksonie. No, zjechał w końcu, no. Może uda mi się pojechać szybciej. Ale jeszcze, abym go łyknął. Mój sprzęt to też tak się nie rozpędza za szybko. Ktoś jedzie za mną? Nie, na szczęście. Dawaj. Damy radę. Za mną nie ma nikogo. Łykamy tego. 60, dobra. Jeszcze troszkę. Okej, bezpiecznie. Tu było 75 ograniczenie. Więc też nie mam się co tutaj obawiać za bardzo. Szczególnie, że kupiłem sobie jakieś te zakłócacze radaru. Ja nie wiem, jaki one mają taki bufor. Czy całkowicie teraz mnie chronią już przed mandatem i policją ścigającą, czy po prostu jakiś tam, wiecie, jak jest 75, to jak pojadę 85, to dopiero mi załapie, tam 90. Już nie pamiętam, jak to było, czy to całkowicie pozwala cisnąć więcej? Szczerze nie wiem. Nie wiem, bo niby jest jakiś zakłócacz, ale to, no właśnie nie wiem, jak to tam działało.
72, to tu mogę spokojnie. Chyba nie było ograniczenia jakiegoś większego. Znaku nie widziałem innego niż 75, więc ogólnie się nie będę. Dobra, powiedzmy. A, jak szybko on traci tą prędkość, jak puściłem gaz. Serio? Już zaczynam na nich trąbić, bo to jest wiesz. No won mi z tym badziewiem. Kolejny jakiś tam. No właśnie. Widzieliście to? W ostatniej chwili odbicie na pobocze i... No teraz pojedzie tym i znów będzie mi się tu wciskał. Ciekawe czy mi wjedzie. Czy jednak kulturalnie poczeka. No nie mogę się teraz napędzić, kurna, tam ciężarówą. O, zaraz będą mi tutaj za mną sapać. Dobra, chyba nabieramy prędkości. Dobrze, może uda mi się ominąć tego sprzęta. Jezu, jaka tu droga jest. Okej. O! Dobra, jest, nabraliśmy prędkości. Dawaj, dawaj. To był ten zakręt. Dobra, spoko. Jeszcze troszkę. I już, robimy miejsce temu, bo ten Viperem to pociśnie teraz. On trochę szybciej jeździ niż my. Jedzie już? Ale też nie taki szybki. Też tu można powiedzieć, że wcale nie pomyka jakoś bardzo. Można powiedzieć, że zrównaliśmy się prędkością jeszcze dodatkowo. No okej, no. Może oszczędza paliwo, tak. Nie ciśnie za bardzo. No. 70. Dobra, wrzucę sobie, bo nie zależy mi tutaj za bardzo, żeby nabierać teraz jakoś bardzo prędkości. Ło! To jest oszczędna jazda, nie? Na 8. Więc teoretycznie mniej paliwa powinno iść. Bo wiecie, w życiu realnym jest tak, że za niskie obroty silnika też nie są dobre, bo się sporo rzeczy psuje. Ale w grze myślę, że mi tu nie wysiądzie silnik, a ja jadę na najwyższym biegu, więc obroty mam nie za duże. Pytanie, czy w tej grze jest to zaimplementowane, że tak jakby od obrotów zależy spalanie. Im wyższe masz obroty, tym więcej, częściej podawane jest paliwo do silnika. I czy tu to działa? Czyli jak jadę sobie na przykład teraz te 1800 obrotów, a jakbym jechał cały czas 2800, to czy będzie różnica w paliwie? To jest dobre pytanie. Dobre jest pytanie, a ja potrzebuję tu się zastanowić, co ja chcę zrobić. A tu jestem. Co, pojedziemy chyba? Tak, pojadę prosto. Prosto sobie polecimy. Aha, no tu się kurczę człowiek. Tu się człowiek nie za bardzo. Nie za szybko pojedzie. On tu w martwej strefie był, nie widziałem go. Na szczęście nie. Ale jak mu po chamsku wjechał po prostu. Okej. Dobra, ciśniemy chyba tu. Po chamsku mu tak wjechał po prostu tym. Aha, za niskie obroty. I teraz mnie przyhamowało. Chyba tak, to jest to właśnie, że czasami blokuje się to. Dawno nie miałem, wiecie co? Dawno nie miałem, żeby mnie zatrzymało. Bo góra jak jest, to takie są stopnie i to czasami wykryje, jakby była przytarka, jak są trawy. Jakiś jest problem z tymi takimi, wiecie, kolizjami. Modelem kolizji. I patrzcie, zatrzymało mnie tu. Bo tu są takie od czasu do czasu widać, że nierówna jest ta jezdnia. Na tym górce, na takim garbie potrafi to zablokować samochód. No i teraz mnie wyhamowało, miałem, na szczęście nie uszkodziło. Bo jakby coś się uszkadzało dodatkowo, to już w ogóle można się wkurzyć. Widzicie, czasami są takie nierówności, tak? Góra, dół jest, góra, dół. I potrafi
na tym zatrzymać auto do zera całkowicie, jakby... O, widzicie, jak ich podrzuca, tych Vipera? No właśnie. Są takie nierówności. Nierówności chodnika, które... jak to było? Bardzo irytują mnie nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Także tu jest coś takiego. To światło też jakoś tak nie działa, nie? W ogóle jakbym świecił pod ziemię. No, bo to wszystko te góry jakieś takie, nie za bardzo te góry są. Nie bardzo. Nie bardzo, jak z tym kawałem o zasłaniu łóżka. Nie bardzo. Coś. No, tak. Na pewno mam. Dobra, to lecimy z tym sprzętem. No i coś tu, kurczę. To jest, światła na mnie działają, nie popsuły się, czy co? Też nam się popsuło po prostu. No może byśmy zjechali, bo teraz widzę, że wszyscy cisną za mną i chcą mnie minąć. No to niech lecą. W sumie ten jeden Viper, drugi był chyba. Co jest tam jeszcze? O, coś jeszcze. Trzeci Viper. Okej, okay. I jakaś Audica? Tak mi się wydaje, że tak chciałbym. Przynajmniej z kształtów tak trochę podobne. Polecieli sobie wszyscy. Dobrze. Dobrze, ja się zastanawiam, no bo tu kurczę nie ma tego sklepu, nie? To miał być taki, że właśnie może sobie zmienię sprzęta, czy co? O, Truckstop. To mnie zrobili w ciula. Zrobili mnie, bo muszę się zatrzymać. Do kontroli wagi, nie? No, co sobie wymyślili? Jak człowiek tu jedzie z dynamitem? Oni mnie tutaj będą sprawdzać, czy ja mogę jechać z tym dynamitem. No to trzeba było mnie sprawdzić na początku drogi, a nie teraz. Chyba, że będą sprawdzali, ile żem ukradł tego dynamitu z paki. Wyjdzie, że jest mniej o ton. Okej, no. Dobra, może tu jest to? Bo może to jest, wiecie? Tam wygląda to jak ten. Jak mechanik tam. Okej, okay. Kontrola wagi jest okej. Okay. Tak to wygląda trochę. Wygląda jak jakiś, że to jest mechanik. Czyli jednak to może być to... To może jednak być właśnie ten... Ten taki, wiecie, wypasiony, że to jest wszystko. Od naprawy po tankowanie. Chociaż nie widzę tu tankowane. Nie wiem, gdzie miałbym to zatankować. Ale w tej grze czasami tak było, że to nie wygląda... O, widzicie? Niekoniecznie, nie ma tu dystrybutorów. I nie wygląda to, a tu się okazuje, że na takim zakupszu, i to jeszcze gdzie jest kontrola wagi, to tam nie skręcałem w ogóle. Jest wszystko. Można sobie paliwko zatankować, serwisować. Super, komis. Komis, bo my co, mamy teraz ten sprzęt mamy, tak? Bo mieliśmy to 425. Roadmaster. Dobra, weźmy sobie Roadmastera i już. On ma jeszcze trochę więcej kuniów. 10 biegów. A ten? Te ma, ta, wszystkie już mają 10 biegów. Ale, aha, jaka tu różnica jest w ilości koni, nie? 111 ten ma, a ten 130. A Brawa ma 116. Oj. Brawa. Aha, on ma mniej kuni. A nie, czekajcie, prędkość maksymalną ma po prostu. Mniejszą prędkość maksymalną ma, ale ma więcej koni. Ja nie patrzę na to, co trzeba, patrzę na prędkość maksymalną. I chrzanie, głupoty wam, to sorry. Ten ma 420, ten ma 550, 700, 730. Okej, okay, czyli jest ten kolejny jest wolniejszy trochę. Ma więcej koni, cięższy jest trochę. Dobra, no lecimy, nie? Niech sobie będzie. Serwis, czy on wtedy jest już naprawiony? Aha, naprawiony jest i wszystko pokupywane, dobra. Paliwko? Pewnie nazankowany jest. Teoretycznie. No dobra, to co, to lecimy, nie? Oj, oj, oj. Najpierw nie pan. Co mam zrobić? Zapal silnik. No nie wiem, czy chcę na siódemeczce. Zobaczcie, jak to wygląda. A tu page up, down można. Teraz mamy takiego glutona. Gluton. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to chodzi. Dobra, już. O, wycieraczki są z góry. Jaki czadzior. Zobaczymy, czy to ruszy w ogóle.
Leci. Jedziemy. Ojej, on już ten, on już tu. Że tak powiem, bujnął się. Jak ten pierwszy bieg to jakoś ekspresowo zarzucił. Muszę się przyzwyczaić. Więcej tu jest biegów, więc częściej trzeba zmieniać, na to wygląda. Ojej. No ale jakoś to jedzie. Jakoś to jedzie, czwóreczka. No nie, no drugi raz już nie zjeżdżam, bo tu teraz do sranej będę mógł jeździć. Spójrz na tę lalunię, którą właśnie minąłem. Nie, 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 ja już byłem, dziękuję bardzo. Już waga była. Okej, to zmieniliśmy sprzęt. Zobaczymy, jak to tam, jak nam się będzie tym jeździć. Jest wolniejszy lekko, ale przez to, że ma więcej biegów, to wydaje mi się, że może być szybciej się napędzać, nie? No bo na każdym biegu łapie szybciej w prędkości, dzięki temu, że to jest przełożenie takie pośrednie, a nie, że tam próbujesz na niskim biegu wymusić na nim napędzanie. Wydaje mi się, że to może się przełożyć, że będzie szybciej przyspieszał. Szybciej będziemy tą prędkość uzyskiwać. Nawet kosztem maksymalnej prędkości to się będzie nam opłacało. No bo zobaczcie, już mamy 60. Nie wiem, czy bym tamtym sprzętem, czy by mi się udało. Salt Lake City. O, widzicie. A czy jędę prosto, czyli muszę skręcić. Nie ma nikogo. To lecimy. Właśnie, to takie myczki trzeba tutaj uważać, bo nagle się okazuje, że droga jednak jest, trzeba skręcić. I później można się zdziwić mocno. Dobra, polecimy tu. Ominiemy ten samochód, autobus. Bo z tego co pamiętam, to te autobusy potrafią robić brzydkie rzeczy. Okej. Lecimy do miasta teraz. Ładnie, 15 minut jeszcze mamy czasu. Czekaj, różowa Pantero, mamy breaka. Więc powinno być nieźle. O, tam jakiś motorem. Co on wyprzedza? Co nie wyprzedza? Aha! A jednak. Jednak się coś tu farfosli. Ja mówię, co oni wyprzedzają? Samochody zwykle wyprzedzają jak jest właśnie jakiś zator na drodze. Nie widać było w ogóle tego samochodu, co im tutaj korkował. No super. No już, słuchajcie. Dziewiątkę jeszcze można tu wylepić. No tak, zapomniałem, że to 10 biegów. Okej, no to rzucę sobie dziesiątkę i teraz możemy jechać te 80. Nie chcę tu za szybko, ale nie pamiętam dawno, żebym z taką prędkością jechał. Jej, faktycznie, no powiem wam, że jest pięknie. Tylko tak, muszę tu. Muszę się zastanowić, co ja potrzebuję. Salt Lake City. A tam jest co? Salt Lake City, prosto można. A ja jadę do JJ Marula. O, i właśnie tam. Dobrze jestem, jesteśmy na miejscu. Tam muszę. Ale mi pokazywał, żeby z tej strony. No co tu się wydarzyło? Czemu on stoi w miejscu? Dawaj. Dawaj, co tu się w ogóle wyprawia? Okej. Okay. A, ten bieg pierwszy to jest tylko, wiecie, taki, żeby ruszyć w ogóle. No. To pierwsze dwa biegi to są takie, że praktycznie wrzuci i zapomni za chwilę. Okej. Okay. Tu jest skręt. Skorzystam sobie, bo to duży sprzęcior jest. Żeby się zmieścić w ogóle z tym towarem. Aha, stop jak jest. Ciekawe, czy to się zmieniają te w ogóle światła, bo jakoś tak nie kojarzę, żeby coś tu się działo. A, patrzcie, zmieniają się. Ja nie wiem, czy ja zdążę ruszyć tym sprzętem, zanim tu się zmienią światła. Okej, dało radę. Dało radę, ale było ciężko. Patrol z rentgenem na plecach. A, nie to. A nie. To chciałem sobie zajrzeć. Patrol z rentgenem za plecami. Dobra. Pyk, pyk. Wjeżdżamy.
I zobaczymy, co oni nam tu powiedzą. Czy 2% to jest takie, że no sorry, ale nie jesteśmy zadowoleni z dostawy, nie zarabiasz? Skręcaj, skręcaj, skręcaj. Okej, zobaczymy, co się tu... Było? Zlecenie, uszkodzenie, 178. Zdobyłem nową licencję, super, jest, udało się. Udało się, zaliczyli mi tą licencję, super, super. Tu się naprawdę zastanawiałem, czy to nie będzie tak, że sobie, wiecie, przegiąłem lekko. Pytanko. Jestem teraz w Salt Lake City, licencję. Co jest Salt Lake City? Mam tutaj. Salt Lake City Voice, Salt Lake City do Heleny jest jeszcze coś. Tylko nie wiem, czy w... Tu będzie do Heleny. O, jest coś, widzicie? Salt Lake City do Heleny z Konokoli. Też bym musiał... Salt Lake City do Denver jest jeszcze coś. Konokola też. Konokola. Albo do Heleny, albo do Denver. Salt Lake City, Denver. A, mam 4. To nie. To teraz tylko... Salt Lake City to mnie interesuje teraz do Heleny. Salt Lake City do Heleny. To by było to. Konokola, wtorek 15. Konokolę muszę znaleźć. Dobra, odpalam silnik. Wtorek 15. Dobra, to się tutaj napędzamy. O, zmieniły mi się światła. Dobra. Długo się te pomarańczowe świecą. Aha. Okej. Jeszcze sporo czasu jest do tej 15, tylko przydałoby się, żeby w pracy, żeby się jeszcze kimnął on trochę, bo będzie nam strasznie mocno ziewał. No, kiedy się włączy to jest? Kurde, ale długo. Dobra, wiecie co, napiję się jeszcze trochę, bo widzę, że to potrwa. Panowie, tu czasu nie mam. Co jest, kurde? O, w końcu. Okej. Jest niby stop, ale wiecie... O Jezu! Ale by czołowa była. Jaka czołowa by była. Jajku. Dobrze, że koleś zachował czujność i przyhamował. Aż się zdziwiłem, wiecie co? Naprawdę. No, Salt Lake City, to chyba ja tu muszę pojechać. I co, i tu każą mi Salt Lake City, żeby skręcić w lewo. Dobra, no lecimy. Gdzieś musi być ta Konokola. No, tam nie ma znaku Konokoli, więc... Tu jest tylko te nasze. Ale to się napędza, powiem wam, naprawdę. Jest można powiedzieć, wolniejszy ciut, ale zobaczcie, jak się tym jedzie. Przez to, że jest tyle biegów, to co chwilę, wiecie, wrzuca się następny, na każdy te kilkanaście kilometrów dorzuca do tej sumy. Więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Patrol nadjeżdża z tyłu, no dobrze. O, tu można zatankować. A na razie nie potrzebuję tankować, potrzebuję znaleźć Konokolę. No, ale ładnie, zobaczcie. Zobaczcie, no tak to pięknie się tym jedzie. To się pięknie jedzie. Konokola. To też nie jest to. To nie jest, więc lecimy dalej.
Tu sobie zmienimy pas, żeby mi jakiś nie wyjechał. No właśnie, tak jak ten. Bo przecież... No to już koniec, zamknąłem szafę. Zamknąłem szafę tym sprzętem. Jejku. Ale zamknąłem szafę, wow. Nie wiedziałem, że tym można. Tu jeszcze potrzebuję gdzieś walnąć w kimono. Ale to jak znajdziemy konokole, może teraz. O, jest, dobrze. Dobra, polecimy tu. Konokola. Tak. Powinienem spojrzeć. Tu jest znak stopu. W ogóle powinienem się zatrzymać, nie? Bo pomijają. Dobra, jest nieźle. I zobaczymy jak tu. Tu powinienem sobie tu wcisnąć. Okej. Lecimy na jakimś tam biegu. Na ósemce. Mały obrot. Nie to. Chciałem się spojrzeć. To czasami mylą mi się jeszcze te przyciski, nie? Nową klawiaturkę jak mam, to tak... Pamiętam mniej więcej gdzie trzeba nacisnąć, a się okazuje, że to nie ten przycisk. No niestety, tak to już jest. O, będziemy tu skręcać, dobrze. Jeszcze z 10 godzin będzie snu. Dobrze, bardzo dobrze. Dlatego, że koleś potrzebuje się tu wyspać. Żebyśmy nie mieli problemów w drodze z ziewaniem jego. Dobra, co, zwolnimy tak. Przystaniemy sobie. Ej, dziś w nocy w bojzni zapowiadają opady śniegu. O, tak sobie staniemy, to będę widział mniej więcej wszystkie. Dobra, światełka. Zobaczę czy na pewno do Heleny, tak? To potrzebuję. 15:21 z Salt Lake City do Heleny. Tak, 15:21. Czyli spokojnie możemy cisnąć tam te 8 najpierw. 15:20, no to powiedzmy, że już teraz 10 godzin pracy. Pod koniec, wydaje mi się, że pod koniec już zacznie nam ziewać. To jest, no 10 minut, jakoś dojedziemy, no, mam nadzieję. Rozgrzejmy już tutaj tego sprzęciora. Stek. Światełka. Wszystko jest. Dorywcze. I czekamy. Czekamy na dostawę. Będzie kolejne zleconko. Mam nadzieję, że się uda. 4 gwiazdki. Zostanie coraz mniej. A później, wiecie, kupimy sobie kolejną ciężaróweczkę. No ogólnie plan jest taki, żeby tutaj, wiecie, wymaksować wszystko. Więc powinno być całkiem... O, jest cykliczne. To jest do Heleny. Owoce. Dziwne, że takie wymogi mają aż 4 gwiazdki. Owoce. Może to jakieś radioaktywne są owoce, ja nie wiem. Okej. No dawaj. Wiecie, gdzie tu był ten taki fajny z... można powiedzieć z widok. Kurna, nie mogę teraz. No, jedynka nie była? Nie. Dwójka, trójka, czwórka, piąta. O właśnie. To też jest spoko. Ja tu powinienem jechać. A tu powinienem jechać. O, widzicie? Się wlepił, bo po co? Po co to? Po co? Uff, 1%. Nie, po prostu, kurna. Ale 1% to nie jest jeszcze źle. Jeszcze nie jest źle. Sobie zapiszę grę. Jak wam mówiłem, tam było 2% i spokojnie... nie, to temp miał być. 2% spokojnie przelazło, nikt się nie przyczepił. Więc tu 1% to nie jest naprawdę tragicznie. Abyśmy tylko, wiecie, nie zdobywali za często tych procentów. To się nie popsuło nam za bardzo. Owoce. Owoce powinny być wytrzymałe, co im się tam może stać. Najwyżej się zrobi sok jakiś z tego, albo nie, musi. Nie powinno być, tragedii nie powinno być. Mógłby się wreszcie zamknąć i wpuścić innych na kanał. No mi pocisną. Te wstawki są naprawdę... Czasami bardzo... Bardzo trafnie
wypowiadają, to jak ktoś mnie to słucha. A może oni mnie podsłuchują właśnie. Dobra, ja potrzebuję do Heleny jechać. Do Heleny, a to do Denver mi próbuje mnie wcisnąć. Nie za bardzo mi się to uśmiecha. Nie chcę do Denver. Więc polecimy sobie na razie do Salt Lake City jako takiego. I może tam będzie, wiecie, jakaś... Może coś naprowadzi mnie na inną trasę, bo na razie, no nie, to słabe. Nie chcę jechać do Denver. O, Salt Lake City, wyjazd był. Czy tam trzeba było pojechać, cholera. Nie w tą stronę, nie w tą. Nie w tą, tam było, że... No dobra, trudno. No ciśniemy tu, po prostu nie będę się zgadzał na to, żeby pojechać na Denver. No to gdzieś mnie to musi zaprowadzić. No, w tamtą stronę trzeba było jechać, ale no, nic nie wskazywało. Miałem 50% szansy, że trafię. Niestety nie trafiłem. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Wiecie, czasami jest tak, że po prostu pokaże się nowy znaczek. O, jest właśnie jakiś. Że jak skręcę to do Denver, jak będę prosto, to też wyjadę. O. No i dobra. Czyli tragedii nie ma. Gdzieś to na razie nas prowadzi. Nie wiem, gdzie Pania jeszcze. Z tyłu nadjeżdża ambulans. Tak. Ale tu powinienem. No, do Heleny na 15. No to tędy potrzebuję lecieć. Kurna, ludzie, no. Gdzie z tym głównym? No, zjechał mu jeden. Okej, to się szybko wciskam. Zaś mnie tam ci z tyłu zjadą, ale ja chcę tylko ten autobus poprzedni. Dobra, może da radę. No tam też się zakorkowało coś. 50. Tak, wiecie, staram się nie, za bardzo nie zamulać, bo za kilka minut on zacznie mi tu ziewać. O, patrzcie, wyjedzie mi, no. Ej, tak skręcam tu. Na 15, dobra. Okej, nie ma dla mnie, nie ma problemu. I tak skręcam i teraz cisnę w prawo. Na Boys i Helenę 15, no dobra. To mi to pasuje. Nawet sobie tu zmienię już pas na ten, co powinienem jechać i lecimy. Ograniczenie do 75. City limit. Ja gdzieś tam po drodze sobie. Gdzieś tam po drodze sobie zatankuję jeszcze. No, gdzieś powinien być jakaś jak stacja, nie? Sytuacja za Boise na 84 w kierunku zachodnim. Ha. Gdzieś za 95 słupkiem trzeba zwolnić. Dobra, akurat na szczęście nie jadę tamtędy. Dzięki, ty również. Akurat nie jadę tamtędy, więc może nie będzie takiej tragedii. O, coś w końcu na tym pojechało. Na sygnale. Serio? No ludzie, no. Już powinni karać za utrudnianie ruchu. Mógłby jechać chociaż 2 km więcej. Dobra, spróbujmy ich z tej strony przeatakować. Tylko kurna, no, na siódmy bieg nie mogę go zredukować za bardzo. On się tak rozpędza. No ale może damy radę tu. Ciśnij. O. No nieźle. Dobra, tu coś w ogóle będę wybierał jeszcze. Do Heleny prost. Aha. I co, kończy mi się... Pas mi się kończył. Dobra, było dobrze, nawet nikogo nie zatrzymałem. Jest nieźle.
Lecimy prosto. Nie ma żadnej stacji benzynowej na tym długim odcinku. Kurwa. Na 15. Dobra, czyli jedziemy. Bardzo dobrze jedziemy. Tędy trzeba. Powolutku. Jest dobra droga. Na Helenkę. 75 było. Już widzę, że zaczyna fotoradar nam tutaj. Znaczy ten wykrywać, że stoją gdzieś i sprawdzają prędkość. No ale dopóki to mocno nie pika, to można pędzić. Dopiero jak tak wiecie, tak mocno zaczyna tłuc. O masz no. Kurde. Deklu. Co z... Jak oni jeżdżą w ogóle, no? Widzę, że masz przyczepę pełną dziewczyny z Go-Go. Co za... No po prostu z... Przyhamował za bardzo. Ale widział, że jadę, nie? No w tej grze niestety nie jest to tak zrobione, że inteligentnie zauważa, że jednak coś ma. Nie, tam skręcają. Bo musi skręcić to, co ma, co innego ma do roboty. Okay. Ale dzisiaj czuję, że zrobimy. Dzisiaj da radę zrobić tą trasę. Pociśniemy teraz. Pobójnie trochę. O. Aby nam paliwka starczyło, kurczę, bo powiem wam, że trochę ryzykowne to jest. No coś... Robot... jakiś dźwięk był, a nie było informacji o tym, że coś dostarczyliśmy. Roboty drogowe i co? Dobra, dziwne. Dziwne, ale nie pojawiła się informacja, że ktoś dostarczył jakiś ładny. Coś się zbugowało? Przestało padać, można przestać machać tymi wycieraczkami. Dobra, ósemeczka. Tu chyba nie jest od prędkości, bo ja wam mówiłem, że sterowanie tym jest zależne od prędkości. Ja nie wiem, czy od biegu nie jest, że jak wrzuci się ten wyższy bieg, to nagle kierownica tak gorzej skręca, jakby jest czułość inna. Tak mi się wydaje, że to może być jednak kręt ten. A nie, jednak prędkość chyba, bo tak wrzuciłem dziesiątkę i nie czuć jeszcze tego, żeby tak słabo to działało. 55. Okej, dobra. A sobie wymyślili. Dajcie, zrobię sobie, żeby na szóstce, bo to... To przełożenie jest takie, że później bym się napędzał do tych najwyższych prędkości i pół godziny. To już lepiej wrzucić właśnie sobie szóstkę i szybciej nabrać tej prędkości. Dobra, zmniejsza się, więc chyba teoretycznie będzie można cisnąć już. Zresztą nie powinni tak sprawdzać. A my już w połowie drogi prawie jesteśmy. A to jest 35 w ogóle. No po... Powodzenia, że będę tu jechał 35. No jakieś skały na drodze. No ale bez przesady, no droga wygląda ładnie, śniegu nie ma. Pusto. No to ja tu nie widzę jakichś przeciwwskazań, żeby jednak trochę depnę, jeżeli jest możliwość. To dziwne. Mam zakłócenie na kanale. No jak masz? 55. No ładnie. A to autostrada w ogóle jest, a to jest 55. Dziwne. Dobra.
Nawet tych już mijamy. Audice. Tak ciśniemy tutaj tym sprzętem. No dobra, dobra. Niezła ciężarówka. Szybko się napędza właśnie z tym towarem, no. Jest całkiem, całkiem. Zup zaczyna pikać. Ile jest? 55. Nic nie zrobię. Nic nie mogę zrobić, jak tylko się dostosować do tej prędkości, co tu jest. No, mam nadzieję, że szybko przestaną mierzyć. No, jakbyśmy się oddalali. Dobra, jeszcze chwilę sobie tak pojadę 55 i będzie można już cisnąć. Okej, chyba jest dobrze. No leci. Tu jest już 75, więc nawet przy takiej prędkości to już nic mi nie mogą zrobić. Jeszcze trochę mi brakuje do 75. A my lecimy w górę. Ale tu górka jakaś jest. I tak jak mówiłem, mało paliwka. No tu stoją. No dziwne, ale radar w ogóle, wiecie, w innym miejscu. Widzieliście to? No po prostu mnie zatrzymało i zepsuło mi tą. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Muszę wczytać grę. Mogłem zapisać sobie wcześniej, cholerka. No ale tak to jest. Tak to jest. No nie no, ludzie. Ale lipa. Ale Lipton po prostu. Widzieliście to, co się stało? No nic, no. Nie ma innego wyjścia, lecimy jeszcze raz. Muszę zapisywać częściej. Cholera, no. No po prostu pod górę mi zatrzymało i zrobiło 15%. Naprawdę? Noga z gazu. Patrol z rentgenem na plecach. Nieładnie z ich strony. No dobra. A tu jest w ogóle szybki jakiś set? Chyba nie było, nie? Nie ma. Można sobie tak, bo tak to jeszcze człowiek może by wyrobił sobie taki nawyk. Wiecie, naciskania, nie wiem, F9, F10 czy tam. Który tam przycisk jest od tego, żeby sobie właśnie zapisać grę. No kurna. Nie no, nie daruję. Nie daruję. No. I to jeszcze wiecie, żebym przytarł gdzieś, a to po prostu górka mnie zatrzymała i się zrobiło wrażenie. To naprawdę przegięcie jakieś totalne. Salt Lake City. Dobra, polecimy teraz w tą stronę. A co tam? Lecimy. O, tu jest stacja benzynowa. Zobaczymy, co się stanie, jak ja pojadę tu. A tu były Salt Lake City zjazdy. A tu nie wiadomo, co się stanie. Dajcie spokój, no tak mnie sponiewierali pod koniec drogi. Nie no, nie może tak być, no. Kurna. Ja się na przykład nie zgadzam na coś takiego. Stacja benzynowa jeszcze gdzieś tu jest. Szkoda, że w połowie drogi nie ma stacji benzynowej. Teraz to akurat nie potrzebuję jeszcze stacji benzynowej, oni mnie tu wciskają, że jednak chcę. Dobra, no to pojadę tak. Nie takie rzeczy się tu robiło w tej grze. To
też jest zawsze sposób na ominięcie jakichś korków. Zakłócenia na kanale, no. Przerąbane. Muszę zobaczyć, gdzie ja powinienem cisnąć, nie? Tu widzę coraz więcej. Dobra, co mamy? Helenę do 15 skręt. Czyli też w sumie. Co on tam skręca też? Nie, jedzie gdzieś. Przed tu? A w Gucio, prawda? A co on mi tu pokazuje, że... Nie, no co jest, kurna? Aha, że tu mi każe skręcić. Jas. Dobra. Czyli tu mam jechać prosto. To jest jakiś zjazd. Ale jak to po chamsku zrobione w ogóle totalnie. Dobra, jadę prosto. No też jestem na tej drodze już. Czyli z jednej i z drugiej strony i tak trafiasz na tą drogę tu. Co bym nie robił? Twój kierowca właśnie dostarczył ładunek. No, teraz się pojawiło. Wypadek się powtórzył po wczytaniu. Oskryptowane to trochę. Znaczy nie generowane tak losowo, tylko na to wygląda, że to zależne jest od tego, gdzie jadę, czy co. Jakoś tak może to jest zrobione. No, no to lecimy, no nie ma wyjścia. Cholerka. No tak, mnie tuż pod koniec. Już niedużo nam brakowało, żeby wyjechać do tego miasta. To zobaczcie, jak ten, jak się niemiło zrobiło. No cóż. Będzie okazja jeszcze raz się przejechać tą ciężarówką. Ja no, dzisiaj powiedziałem, że dwie licencje mają być zrobione. Nie, nie może tak być, żeby mnie tutaj gra ograniczała. Zaraz sobie zapiszę, nie? Żeby nie było. Zaraz coś się stanie złego. No tak. Postanowił, że będzie kartoflem wyprzedzał. No spierdzielaj mi z tym kartoflem. Wysadź ich przy 10 wjeździe. No właśnie. Sią mi z tym. Patato. No tu próbuję się bujnąć. I lecimy. Aha, no to dopiero w tym miejscu jesteśmy. Ojej. Niedobrze. Tu jeszcze nic złego nie powinno się stać. Mam nadzieję. Oprócz takich właśnie typków. Co ci się nagle z nienacka wciskają w ten przed samochód. To ja też sobie tak porobię, jak takie cwaniaki są. Czy hamował? Nie, nie dużo chyba. Dobra. To
Okej. Kierowca dostarczył ładunek, bardzo ładnie. 80. No ładna prędkość, nie powiem. Skorzystam, że jeszcze nie pika tak bardzo. No, no dobra, tu jesteśmy. Ciśniemy, ciśniemy. Nie mam czasu na to, żeby się tak zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Pyk. Dopóki jest możliwość, to... to zapierniczam. Ale już się zbliżamy do tego miejsca, gdzie tam trzeba będzie zwolnić. Kurczę, no. A tak dobrze się jedzie. No nic, trudno. Nie da rady tutaj więcej pojechać. Mandatu nie wyrwał jakiego. Nie chcę ryzykować, mam niby te zakłócacze. Powiedzmy, że nie wiem, czy to też się nie odbije zaraz na mnie. Dobra, chyba możemy cisnąć. Oni tu gdzieś stoją sobie za górą. Dalej, 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 dalej. Idaho. Welcome to Idaho. To i tak będzie jeszcze raz pikać, nie? Tam właśnie jest chyba tak, że... że jest, dwa miejsca są blisko siebie. Zaraz i tak będzie znów. Znów przyspieszy pikanie, że znów nas sprawdzają. Przejazd przez górę. Poważnie. Osioł się osiołował, poważnie. Pyk, pyk, pyk. Ciśniemy. No właśnie, 55 jest znów. Można zacząć powolutku. Oddalamy się. Dobra, można teraz już cisnąć. Powinienem sobie zapisać grę i to zrobię. Bo znów ta góra gdzieś tam nas będzie atakować. Na pewno ta góra gdzieś tu będzie. Patrol z rentgenem za plecami. To było, tak. Pamiętam.
któraś niedobra górka nas tutaj zepsuła. Nie wiem, czy to ta góra nie była właśnie, no bo tego nie pamiętam z wężenia. To co, to by ta góra nas tutaj tak nie lubiła? Dobra, dziwne. Może tak. Może i jest w tym coś prawdy. Jeszcze zobaczymy, bo tu może za tym zakrętem coś było. Mamy patrol w powietrzu. Nie dajcie się złapać. Ciśniemy. Nie ma czasu. 2 minuty mamy jeszcze. Welcome to Montana. Jesteśmy w Montanie. Super. Montanka, Montana. Dojeżdżam do rozwidzenia 15 i 86 w kierunku na północ. Mamy tu spory remont, więc bez pośpiechu. O nie. O żeż ty. O żeż kuziemny. Akurat tam, gdzie potrzebuję jechać. Zbieg okoliczności, nie? No ale nie ma wyjścia innego. Mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. No nie no, akurat wymyślili sobie roboty drogowe. Okej, ciu. A my ciśniemy prosto. Na Helenę, dobra. I tu jesteśmy. No, ale mi się... No tak, ten. Helena. Do Heleny na 90. Aha, że tu objazd można zrobić. Dobra, no zobaczymy, co to za prace, roboty drogowe są. Może nie będzie takiej tragedii. Za bokiem radę to ominąć? Mam nadzieję. Już jesteśmy na tej drodze, już jesteśmy. Jest pytanie, co to jest? Jak bardzo jest słabo? Aha, ci zostają. O, jest już, jest sobie. No i co, że droga zablokowana jest? No widzę, że nie jest zablokowana do końca. Da rady jechać. Tylko jest zwężenie. Zwężenie lekkie było. Xiaomi z tym. Jest nieźle. No jakaś ściema była z tym zrobiona. Chociaż z drugiej strony jeszcze trochę wąsko jest. Widzę, że masz przyczepę pełną dziewczynek go go. Cholera, jak mi przytachał. O, wredniak. Jak mi przyjechał. Dobra, aby dojechać z tym. 1%. Nadal jest 1%, na szczęście. Była jakaś przeciera, ale gra nie zauważyła. Oprócz tego, że dała sygnał dźwiękowy, to nie odnotowała przeciera. No dawaj, co jest panie, tak wolno jedziesz? Co ty tak wolno jedziesz? Ja tu potrzebuję wjechać do miasta. No Heleny potrzebuję. Boys, nie. Nadal Helenka, nadal Helenka. Dawaj. A, już mogę zmienić bieg. A Helena 15, że prosto. Dobra. Tu jest naprawa. Tam jest jakiś... Może będzie coś tutaj, wiecie co? Czy tak wydaje? Track. Jest zamknięty. Nie no, jadę odstawić na razie. Odstawić, później będę się martwił paliwa. Gdzieś musi być to paliwko. Przecież.
Dobra, włączymy sobie trochę oszczędzania, paliwka. No, tak będzie wyglądać moje oszczędzanie paliwa. Mniejsze obroty. Tutaj mniejsze zużycie powinno być. Jeszcze nie wjechaliśmy do miasta. Cholera, tutaj dwie kreski niecałe. Dwie kreski niecałe paliwa. Widnie to wygląda, no właśnie, zaczyna migać nawet. O, jest ten. Tak. Właśnie na to liczę. Ojoj, oj, ale kończy mi się ta. Jezu, ale co zrobiłem. Dobra, zatankujemy, słuchajcie, bo nie ma wyjścia. To jest źle. Ale dziwne, to jest stacja jakaś benzynowa nawet. No dobra. Tankujemy, tankujemy, bo to inaczej to nie wyjdzie nic. Dobrze, że znaleźliśmy tą stację benzynową. Dobra, sobie wyłączę silnik. Okej, okay, jedyneczka. Okej, niech sobie będzie. Pełny, zatankuj. Dobra, lecimy na Helenę. Zobaczymy, tak zwykle mam jakieś 40 mil, jak wyjeżdżam z tego ślimaka. Zobaczymy, jak ten się tu bujnie. Tam 40, no za 40 coś mam, do 50 chyba. Zobaczymy, jak ton ma siłę przebicia. No zaczyna się, no właśnie. Niedobrze się robi, może zapiszę grę. Zapisuj grę, jak się niedobrze robi. Dopóki możesz. No i co? Na 40? Ten osioł dał się złapać. No tak. Poważnie. Tragedii nie ma, no. Takie chyba standardowe, można powiedzieć. Przyspieszenie. 45 niecałe. No to chyba tyle było. Więc nie można powiedzieć, że jest jakiś bardzo szybki, ale też nie można powiedzieć, że bardzo zamulny. Tragedii nie mamy. No jak ładnie. Ciemno, nic nie widzę. I jeszcze nie jesteśmy w mieście. No dawaj panie, chcę to oddać już. No nic nie widać, jak się ściemnia, to jest po sprawie. Ach, Helena. Welcome to Helena. Czy... aha, będzie mi zjeżdżał. Co tu jest? Helena, że prosto mam jechać, okej. Widzę, że nie tylko ja. Okej, mamy jakieś dwa znaczki. Gonzales jest chyba, żeby prosto, nie? Chyba tak. Czyli, że niby prosto jak pojadę, to dojadę do Gonzalesa, a jakbym skręcał, to dojadę do East Westu. A, wcisnął mi. Dobra, to już tu można wyłączyć. A. Dobra, spróbujmy go tak, wiecie, dyplomatycznie łyknąć z tej strony. Ojej, pas mi się też będzie kończył. To będzie mało dyplomatyczne, bo jadę po boczem już. No dobra, się wciskamy. No okej. No już teraz wiecie, wlazło mi to normalnie na ambicje. No. Miałem zrobić dwie. Dwie licencje miałem zrobić, no trzeba to dorobić. Nie ma wyjścia teraz. O tu, skręcamy. Aby tylko tu mi nikt nie wjechał w samochód, bo będzie smutno. Smuteczek będzie. Aha. To skręcam tu. Dobra, motor jakiś. Motor. Hej kolego, jesteśmy tuż za tobą. Super. Super, że jesteście tuż za mną. Ta informacja bardzo mnie
Podbudowała. Tylko, że za mną nikogo nie ma. Okej, dobra. Jedziemy to dostarczyć. Troszeczkę kolej zmęczony jest, ale już tu powiedzmy, że może dam radę. Ten będzie skręcał? Pewnie, że będzie. Dobra, nara. Trzeba uważać na tych, co skręcają, bo oni nie patrzą, że nie mają pierwszeństwa. No chyba, że tu jest jakaś... Ale nie, no to nawet... Nawet jakby to równorzędne było, to dupa. To nie, to po prostu tu nie działa. Tak jak powinno. No to nie ustąpić mi pierwszeństwa i dopiero skręcić. No, no cóż. Nie będę dyskutował z mechaniką w tej grze, nie podyskutuję człowiek za bardzo. O, tu skręcamy. Super. Okej, dobra. Okej, słuchajcie ludziska, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jest duża szansa, że uda mi się zrobić drugą licencję. Także będziemy coraz bliżej celu, jakim jest zrobienie wszystkich licencji na fulla. Czekaj, Różowa Pantero. Tam jeszcze zostanie nam jakieś takie drobne rzeczy w stylu kupić sobie nową brykę, kupić innym naszym kierowcom inne bryki i udoskonalić ich pojazdy, żeby mieli wszyscy na fulla. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Opóźnienia 0. No to na czas, że jakby było. Uszkodzenia 35, nie jest źle. Zdobyłem nową licencję, zarąbiście. Także sobie tu ciśniemy teraz. Notowania firmy wzrosły, ale już nie wzrosną bardziej, bo już mam na fulla. Więc to jest oszukaństwo, co tutaj mi robią, że mi notowania wzrosną. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, mamy 3 zrobione już gwiazdki na 4. Zostały nam 3 z 3, więc tym się zajmiemy w następnym odcinku. Pamiętajcie, subskrypcja, like, komentarz, bardzo mile widziane. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Miłego dnia wam życzę i na razie. Hej!